Każdy inwestor bierze to indywidualnie pod uwagę. Myślę, że pierwszym dobrym krokiem jednak jest montaż paneli fotowoltaicznych ze względu na to, że wszystkie inne rzeczy zużywają ten prąd. Tym pytaniem jest teraz, czy ktoś będzie chciał samochód elektryczny. Mhm. On już mało co sobie może wymyślić do domu. No, dzisiejszym trendem, czy jakąś modą jest to, że ludzie biorą większą instalację fotowoltaiczną i zaczynają kopać bitcoina w garażu. Będzie się to objawiało tym, że jeżeli ktoś potrzebował 10 kW elektrownię, to teraz zrobi 25 kW. Według nich taki szyb może mieć od 2 do 200 MW energii. Ale dodatkowo dochodzą po prostu takie piki związane z ogrzaniem ciepłej wody użytkowej. I rozmawiamy o tym, że chcesz ode mnie elektrownię, jasne. Rozmawiamy, moc, dobieramy, konstrukcja, realizacja. Kanał Elektryzujące Rozważania Roślinożercy przedstawia. Jestem Gadułą, lecz w tym programie słucham innych. Zapraszam na elektryzujące rozmowy z ciekawymi ludźmi o elektromobilności, energii odnawialnej, kuchni roślinnej i innych interesujących sprawach. Bartosz Jany, przedsiębiorca od wielu lat montujący instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i ładowarki do samochodów elektrycznych. Cierpliwie rozpoznaje oczekiwania klienta i dopiero wówczas proponuje rozwiązania. Nie chodzi na skróty i nie doprowadza do spięć. Nie boi się wysokich napięć, a zlecenia realizuje z pełnym możliwym natężeniem. Zapraszam na rozmowę. Cześć Bartek. Cześć. Cieszę się, że znalazłeś czas na nasze spotkanie, szczególnie, że chyba w tym okresie ty z dachów nie schodzisz, cały czas montujesz panele. Premiera programu już wkrótce. Zapraszam do subskrybowania kanału Elektryzujące Rozważania Roślinożercy. W czasie premiery rozdam kilka toreb z jedzeniem michiderki.